Cześć, witajcie w moim odcinku z Drive'em San Francisco. A my siedzimy sobie w samochodzie z dość przyjemną muzyczką i z kolegą, którym z pasażerem ktoś siedzi obok mnie. I to jest tak troszeczkę mało o tej grze opowiem. Co się robi w tej grze mniej więcej? Jesteś takim fajnym panem, który po wypadku może robić takie coś. I takim dziwnym sposobem może latać po mieście. Może przychodzić na przykład do tego samochodu. Okay, buckle up and hang on. I love this American sense of humor. Na, nie przeszkadza mi w dialogu. I co mi się w tej grze podoba? Podoba mi się to, że są zajebiste zniszczenia, jak coś przypierdzielisz. Tu mamy nitro. I mamy także taki sposób do zderzeń, o coś takiego. Jak puścimy, to tak jakby dodaje takie powera i strój nie ma samochodu. Kamery są różne. Takie. No, różne. Są tu misje oczywiście, można tuningować swój samochód, pojazd. To co widzicie na górze, w górnym prawym rogu, to są takie jakby pieniążki, za które możemy kupić sobie jakiś fajny samochód, tuningować go. I tyle chyba. Tak to się zabawimy. O, i dobre jest to, że widzicie, jesteśmy na przykład w tym... Klikniemy sobie taką na przykład opcję duszka. Widzimy jak ten samochód coś uderzy, no to wiadomo. No. Będzie widać, no. Tak małe, zaraz zobaczymy jakieś większe zderzenie. A i można, no, samochód z pasażerami bez, że sam jedzie. Jak wejdziemy na przykład, wejdziemy do kogoś tam i na przykład jesteśmy mamą, która prowadzi samochód i rozmawia z synem. Lub parą jakąś, różnie, naprawdę ta gra daje różnie. Jeszcze tak śmiesznie czasami rozmawiam, że o, nie mam odblokowanej tu drogi. Trzeba zawrócić, au. Fuck. No i dostajemy za punkty, za uderzenia, za różne wyprzedzenia, pieniądze. O, włos, widzicie? Tam na górze. Au. Zobaczcie, pod prąd idziemy i cały czas nam rośnie. Ua. No nie najlepiej jeszcze pod prąd. Drzwi się otworzył. No, zmienimy sobie bryczkę. Tu. Muzyczki dosyć dobre, rytmy. O, weźmy się w kierowcę autobusu. Zmienimy. Który zawozi takie różne osoby wszędzie, gdzie chcą. Skoczmy sobie. O, zobaczcie. To jest na przykład taksówkarza. Przeróżnie można się bawić, jest tyle po prostu do wymyślenia. Jeszcze wam kiedyś pokażę tryb multiplayer, co też jest bardzo ogromnie fajny. Ale przeróżnie, po prostu przezajebiście są różne wymyślone uderzenia. Fizyka tej gry po prostu jest zajebista. Tu. O! Ale mija. Jak wiecie, jeszcze takie... O! Mamy pościg, zobaczcie, wcielamy się w policjanta. No i... ścigamy, oczywiście. A, z samochodu nie da się wyjść, to jest gra właśnie polegająca na bardziej graniu w samochodzie, no i... Ło! Gdzie on jest?
zobaczmy z tyłu. On zawrócił. Trzeba... A, zawrócił. Najwidocznie. Co się dzieje? Aha, po prostu go... Tir. Fuck. Go, 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 go. Idziemy. No i mnóstwo jest takich zabaw. Można być też kierowcą karetki. No nie wierzę, no co za gówniarz jeden. Nie w chuchu zrobił. A policja bardzo pomaga. No i gitara. I dostajemy za to też te punkty. Samochód, jak widzicie, zorany. Mieliśmy się teraz na przykład. No, bardzo mi się podoba ten tryb kamery. Ale może wam bardziej ten medyczny. Ha, piosenka. Dobra.